To my tą zabawę na pewno za chwilę rozgrzejemy sobie troszkę mocniej. Na razie rozgrzeweczka. Nie umiem tam trochę jechać. Tak, ale był prawie dobry trik. Start. Czał. Aha! To wybuchowo. Hała. No bez jaj. Jakim cudem? nie wiem, ale było super. Tłukam się tu. A, tym no. razem jestem lepszym przedworowcowcem. Co? Przy czym? Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, z nami jest Joszelka i Ren. Hello, hello! Hejka! Jesteśmy wszyscy na skateparku, moi drodzy, ale najlepsze jest to, że jesteśmy uzbrojeni. Ale w ogóle to wygracie niebezpiecznie. To nie jest, chodźcie, staniemy sobie gdzieś tutaj z boczku ładnie. Ja? O. Ja w ogóle to o, mam dobra, czekaj, kask, a wy? Co ty myślicie, ja te plastikowe kasku, maski was osłonią? Na kociomortkę jak upadnę, to nie ma problemu. Jak wysoko skoczę. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy na skateparku, mamy różnego rodzaju spluwy, wszystkie swoje, więc dzisiaj będziemy bawili się na skateparku, typowa zabawa dzieciaczkowa na skateparku. O, bzykło mnie coś. No co mi robisz? Dlaczego mi to zrobiłaś? Nie wiem, no powiedzieli, że typowa zabawa na skateparku. Aha. No tak, czekaj. Aha! Musisz to zrobić. No ja płonę jednocześnie i paralizuję. No, ja paralizujesz się. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, zaczniemy od tego, że najpierw pobawimy się oczywiście rowerkami, BMX-ami na skateparku, ale później oczywiście jak najbardziej będziemy robić tego typu fajne zabawy. I myślę, że nawet pojedynki na pistoleciki, że jedna osoba będzie mówiła coś tam kiedy się odwrócić, a my będziemy plecami szli. Będziemy do siebie na przykład strzelać z paralizatorów, później na przykład ze strzelb i tak dalej. Okej. Okay. Dobra, dobra. Dobra. Gdzie Przestań. Ej, patrzcie. Okay. Siadajcie na rowerki. Słuchajcie, myślę, że zaczniemy od tego, że każdy zrobi pokaz swoich umiejętności. Tych BMX-iarskich. O, to ja chciałem zacząć, patrz. Ja umiem dobra, do przodu pokaż, i skok do góry i umiem jechać do przodu, ale nie umiem do tyłu, trochę umiem tak z nogami. Patrz, jakie triki, sprawia. Widziałaś? Dobra, czekaj, bo mi się tutaj może ten pistolet ja lepiej patrz jak umiem lepiej. Trzymałam się dłużej niż ty. Ty nie masz się no trzymać czekaj, dłużej. Bo mi, dobra, muszę się zrespić, bo mi rowerek utknął. Dobra, no to co, Ren, pokaż co, na co cię stać. Dobra, to ja zaczynam od tej rampy. Robię jedziesz tak na rampę, no. I spadam na głowę. Patrz, a ja zrobiłem to samo, tylko pięknie, ładnie tutaj ja wylądowałem, też, tak? A ty a też ja na ten. Plecki. Bo... Patrz, ja to przeskoczyć potrafić. Ale to nie o to chodzi. Czekaj, nie o to ja chodzi, żeby potrafić to przeskakiwać. Dobra, czekaj, jadę tutaj już zobaczyć. Ren, gdzie ty jesteś? Ja też chcę to przeskoczyć, czekaj. Trzeba wszystkie rampy wypróbować, ale... No właśnie, próbujemy rampy w takim razie, patrz. Trzeba tego capsloka używać, bo inaczej się nie da. Tak to się robi. Czekaj, i tu przeskoczymy. Ej, patrz, jaka tu jest duża rampa. Jest, pokaż ją. No, ale jeszcze taka podkąta, nie? Faktycznie było podkąta. Chyba wszyscy sobie z tego chyba spadli. Wszyscy, tak. Tam jest chyba dobra, jeszcze wyższa, patrzcie. Patrz, tu nad miną można przeskoczyć, patrz na to, czekaj. Ja bym jej nie dotykał. A może no ja jej nie dotknąłem. A ja ją dotknęłam. Ciężko się odnaleźć w górze. Zobacz, jak to pięknie, normalnie. I tu może... I tu przeskoczyć. Widziałem, jak to zrobiłaś. Czekaj, trochę tak słabo. Czemu ta mina w ogóle wyjechała? Ała, na łeb, na szyję. Przesuwać. Taka sytuacja. Ej, bo Rena mieliśmy oglądać. Ale teraz to już się każdy rozszalał. No właśnie się rozszalałem tym, nie? Totalnie. Nie, naprawdę, super fajna miejscóweczka. Zapraszamy czekaj, ze znajomymi i tak dalej. Czekaj, czy mogę zrobić jakiegoś woli albo coś tutaj na tym? Nie, nie da się za bardzo. Ała, nigdy mi się... Ej, ja widzisz ten tunel? No widzę właśnie ten tunel. Właśnie chyba znam się, co, mogę na tym, co w tym tunelu mogę zrobić. Kółko po suficie, stary. A! Dobra, troszkę mnie, że tak powiem, zmiotło. Ła. Prawie. Ej, tu w ogóle, zobaczcie, tu w ogóle można do góry podjechać, patrzcie na to. Gdzie można do góry? Aha, no można. Tylko trzeba najpierw wskoczyć tam ładnie. Ła. Joszelka, normalnie. No. Stała mi się krzywda, o, tam skaczą. No tam skaczą, no. Prawie.
Muszę się rozpędzić, poczekaj. Ja muszę wsiąść na swój lewelek. Lewelek? Ej, kurczę, jak tam skoczyć, nie? Pokażę ci, patrz. Pyk! Patrz, tak trzeba skoczyć, pyk! Ha, bo to trzeba z tej małej rampki. Z tej dużej może też się da, nie wiem. A tu też jest rampka, patrz. U góry, taka górna. O, jak ty tam? Idę tam. Idę! Ej, super, normalnie czuję się jak Tony Hawk, tylko że na rowerku. Hej, Ren. Bo też niestety nie znam żadnego BMX-a popularnego, ale... Wow! Ja spadłem, ale nie spadłem. Dobra. Nie, spoko, no daj, bardzo daj. Fajnie, przyjemnie, ale to my jeszcze tą zabawę na pewno za chwilę rozgrzejemy sobie troszkę mocniej. Na razie rozgrzeweczka. Nie umiem tam trochę jechać. Tak, ale był prawie dobry trik. Ale tylko prawie. Tylko prawie, ja mówisz? Ja tu bardzo ładne triki robię. To już niech ocenią sędziowie. Chyba ej. Mogę kask założyć. Co się stało? Chyba jednak kask. Nie wiem co zrobiłem, ale bym... Przez 3 sekundy albo 4 w powietrzu zawieszony. Naprawdę. Co ty mówisz? Naprawdę. Po prostu twój rowerek jest na dole. A mi jesteście lagi. I czemu twój... Ty masz dwa rowerki? Ja? Ja się raz zajumałem niechcący. I... A, bo ja też. A, mój rowerek tam też leży. To macie tam... Jeżeli tam doskakujecie do góry, to macie... Mam wyzwanie dla was. Kto strąci z was tą minę? O, minę, tą wąkę. Mam taki problem, że został mi rowerek na górze. No, Joszelka. O, dobra, a nie, jednak się dostałem. No, nie umiem. Ja też kasku nie masz, jak tak nie wolno. Nie, mam kasku, ja mam maskę, mi wystarczy. Sam plastik patrz. Nigdy nie wystarczy. No to jaka bomba gdzieś tu jest? Aha, tu jest, dobra. No u góry tu jest, no. Dobra, biorę to wyzwanie. Dobra, już nie biorę, bo spadłem na dół. Nie, ona jest, że tak powiem, ten... To jest. Wsunięta do środka. No i dobrze. To jest dobre wyzwanie dla was. A dla ciebie co? Ja już też jestem na dole. Chyba się zsunę. Ej, nóżki mi wiszą. Co moja postać zrobiła w ogóle? Dobra, słuchajcie, ja myślę, że możemy się pobawić... O, czekaj. Sorry. Zaraz spędziłem się. No co ty robisz? Ja tu triki. No kurczę, mój rowerek w sumie. Co to było? To jest mój rowerek w sumie. Dlaczego ja tutaj aż wylądowałem? Poszukujemy po tych punktach tutaj, zobaczymy jak one tutaj lecą. Wezmę mój stary rower. Zrobiliśmy sobie zabawę, ale w sumie możemy zrobić też taki jakby wyścig tutaj. Teraz zagranie z tsunami. Teraz jak jestem ostatni to wyścig, ja. Dobra, wyścig z trikami. Tutaj, o. Siema. Dętka ci pękła. W ten sposób również. O, czekaj. Gdzie tutaj teraz tędy? Patrz, cyk! Co cyk? Gdzie cyk? No patrz jak pięknie normalnie. No bo tam tutaj... trzeba teraz na środku. I teraz pewnie tu. O. Co wy robicie, żeby rewelować? Ja triki. Przepraszam bardzo, ale ja sobie tutaj, o, hopsam! Wow! Taka padłem. Sytuacja. O! Hej, wymiana rowerkiem? Dobra. No dobra, więc ja myślę, że chyba... Tak jak usiadło. No ty! Później do góry czas też. Dzięki. Okej, dobra. Wiesz co, ja proponuję jedną rzecz. Proponuję, że przejdziemy teraz w takim razie do naszych cudownych wyzwań. No. Więc chodźcie może, czekajcie, gdzie bym tutaj stanąć? Chodźcie tu na środku, tu, o. Na środku. Tu, gdzie jestem. Dobra. Zatrzymamy się. Dojeżdżam. Nie, no. Po trochę triku. Siedziemy z rowerków. Nie, bo chciałam... No i musiał mi kopa sprzedać, nie? Bo inaczej siąść przecież nie potrafię. To, no przestań, rowerek trzeba zsiąść. Dobra, stój, zostaw mnie. No i... Nie biegasz. No i tak, to jest typowe. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tego, że weźcie te paralizatory, stańcie plecami do siebie. Dobra. Plecami do siebie. Plecami do siebie. Tak. Ja patrzę na tamtą ścianę, ty na tamtą. Tak, bo muszę wiedzieć, gdzie ty patrzysz. No i patrzycie na siebie, odwracacie się, dokładnie. I słuchajcie, zaczniecie iść w przeciwnych kierunkach. Może na pierwszej osobie zróbmy, co? Dobra. Będzie lepiej, na pierwszej osobie. Dobra. Robicie kilka kroków, jak powiem strzał, to się odwracacie i strzelacie w siebie. Dobra. No pewnie będzie błąd synchronizacji. Już idę? To już idę. Czekaj, no jak już idę? No plecami. Idę, czy nie idę? Nie powiedziałem start. A, czekaj. No, czekajcie, uwaga. No. Start. Strzał. Myślę, że idę. Nie trafiłem. Nie było, że idę. Było! W kamerze jeden! Było! Było start i ten, i strzał. Joszelka, czego nie zrozumiała?
Nie celuj we mnie! Dobra, ten paralizator nie działa na takiej odległości, dobre. No za duża odległość, dobra, weźmy pistolety, albo zrobię, że wszyscy pójdziemy po prostu. O, pieniążek, ojejku. Weźcie sobie. Dobra, słuchajcie, nie, totalnie to będzie totalny chaos i zniszczenie. Tu jest chwilę. Pieniążek. Ja to czuję. A wziął i znikł ten pieniążek. Bo to jest. A to jak rozpimy się tutaj, to tutaj może. Czekaj, aha, bo, dobra. Może, ja na, może na inne bronie, może na bronie pistoletowe. No właśnie mówię na inne bronie. No. Weźmy w takim razie, czekajcie, macie może jakiś rewolwer, taki jakiś fajny? Bo mam w magazynie. Mam taki. No dobra. Mam taki. Chyba, że ja Atomizer. Dobra, to dobra, proszę bardzo, to chodźcie, czekajcie. Stańmy dobra, sobie idzie Szelka teraz ze swoim narzeczonym kabanocikiem. Na środeczek tutaj, Szelka, dawaj. Nie, narzeczonym paruchu. Na pierwszej chyba, ja będę nie? sędziowo. To ty gadasz, jak no, na pierwszej może być. Na pierwszej, będzie najlepiej. Może być na pierwszej, a potem na trzeciej. Już? Dobra, no. No stój, tak, tutaj stoisz, już? Odwróć się, odwróć tak się, odwróć tak, odwróćcie się i... Start. Ale że miałam iść? No. Na start? Strzał! Co to za przewrotka? Co to za przewrotka? Przewrotki. Nie, runa, na pierwszej kamerze ta przewrotka jest głupia. No, ta przewrotka jest masakryczna, mnie to normalnie ej, po dżentelmeńsku nie powinno być przewrotek. No, zapomniało mi się. Ale Paweł oczywiście, że dobra, to teraz ja zeszłam. Dobra. Ja, chyba, że ja spałem teraz, a Jeszoka będzie sędziowa. No też tak można, bo Jeszoka jeszcze nie sędziowała tak. W sumie. Ja jeszcze nie sędziowałam. Ale rewolwery mamy, czy co mam? Ja mam pistolet. Taki, ja mam taki. To czekaj, ja wezmę też pistolet. Mam na ten podstawowy chyba, nie? To był ten podstawowy? Jakiś taki chyba. Nie, deserta wziąłeś, stary, wziąłeś deserta. Dobra, to... Deserta? Coś. O. Dobra, stoi pleckami, pierwsza osoba? Oczywiście, że pierwsza osoba. Dobra, uwaga. No to... Gotowy. Idźcie. Ciao. Jak to wygląda źle? Przewrotkę sobie zrób, Ren. Przewrotkę sobie zrób. No, on miał więcej naboi. Czekaj, pieniążek. On miał więcej naboi. Pieniążek wypadł, no tak, tak. No, pieniążek wypadł, ładnie, dobrze. Dobra, proponuję w takim razie, kamery czekajcie, fatalne. Później oczywiście porobimy jakieś normalne walki między sobą, żeby nie było. Nie, dobra, co tu się dzieje? Co to za zakłócenie porządku? Czekaj, a gdyby tu wziąć jakąś strzelbę na przykład, czy coś? Strzelbę na daleko, no dobra. No odpowiednio szybko trzeba się będzie odwrócić po prostu. Nie, tu była strzelba. No. Gdzie są strzelby? Ty, on wziął tam taką szybko. Ja mam tą, albo tą. Proszę bardzo. Dobra. Patrz na tą. Nie, no tą do przeładowania dawaj, tą bojową. Zwykłą. Dobra, Joszelka, kto ja mam idzie? Tylko dwie wybrane. Joszelka i tutaj, no stańcie sobie, no. Dobra, dobra. Stańcie Dajmy. Pleckami. Daj. Żyć w tamtą, dobra. Bez kliknięcia. Dobra, no. Uwaga, Dajmy. Gotowi? No. Start. Czał. Ty byłam tą wybuchową! Nawet! Co za kościół, normalnie! Ale trafiłem! No wybuchową, jaki łobuz! Ale stary, ja mam tylko te dwie! No pieniążek! Dobra. Mógłbym tą jeszcze, tą gorszą mogłem wziąć. O, magazynek tu też leży. To nie zmienia faktu, Jeszelka, bo dostałaś w gardło. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że w takim bądź razie nie ma to tamto. Weźcie sobie paralizatory. Dobra. I paralizujemy się teraz. Chciałam sobie wybrać i zmienić kamerę. No spoko. Nie ma. Kopać go, znaczy... Masz to. Oła. Ja cię ona kręcę. Wzięła to, co nie trzeba. Dobra, lecimy, go. Słuchajcie, walka na skateparku. Na paralizatory, afenatomizery i flary proponuję na starcie. Flary. O kurczę, nie trafiłem. Lała. Mało życia. Czekaj, mam plan. Zaminuję was. Gdzie jesteś? Nie! nie udało mi się. Czemu ta postać tak śmiesznie musi podskakiwać? Gdzie jest Ren? Nie mam mnie. Ren, gdzie ty uciekasz? Wracaj do nas. Ej, no nie trafiłem, nie? Ha, wow. No bez jaj. Jakim cudem? nie wiem, ale było super. Ha, wow. To pieniążek. Drugi pieniążek. Same pieniążki wypadają. Ja...
nieładny z waszej strony. Dobrze. A co ty jeszcze tutaj tak odwalasz? Normalnie. Wziąłem i odpaliłem po prostu się tu. Ziomek, nie. Co? Ty, ziomek i Jorzoka się nazywa cło. Ty to masz... No. Ziomek. To barierkę nie da się przestentegować. Dokładnie. Dobra, pięknie. Co wy na to, żeby zmienić broń na pistolety za chwilę? O, sam się... Jakiś taki... Co wy na to, na pistolety? Bierzemy pistolety? Dobra, przekonałeś mnie. No nie wiem, czy chcę. Dobra, pistolety, okej. Okay. Nie ma dla mnie znaczenia! Nie ma dla mnie znaczenia! Jak będzie to samo? Typie! Widzisz, jakie mam triki, stary? No co za gościu normalnie? Jak on na rowerku sobie jeździ? Czekaj, dawaj tutaj normalnie. Nie, Joszaka, musisz mnie dobić, bo mam low HP i Paweł za na jednego hita mnie dobił. No chodź tu. Chyba, że będę pierwszy. O, dobrze. Joszaka pakuje mi kulkę w uszu. No czekaj, trzeba dłużej. No bez ja, jak to się ciężko strzela. Jaki kijowy pistolecik powolny wziąłem. Ła! Zdmuchałaś mnie. Czekaj, pistolet muszę wybrać. Co jest? No właśnie. Renty, łobuzie jeden. Dystrakcja, znaczy... Widziałeś to? Widziałem, ała! Ogólnie proponuję, dobra, zmieniamy brońki teraz na SMG jakieś. Jeszcze, jest jeszcze bardziej poważnie? Czyli te po prawej, te SMG jakieś można, może co? Kto na to? Migałeś. No zmieniłem już. Dobra. Jeszcze migałeś. No czekaj, stary, jeszcze się spim dopiero. Co, koleś? Ja nawet broń nie mogę wybrać. I co ty masz? Nie wiem, co ja mam. I stary, ja do niego nawalam, a... Ja do siebie też nawalałem. Dobrze, a to wywołujesz, jakie... musisz? Ja nie wiem, ej, co to jest? To ma nieźnieścialne to jest. Moja broń. Broń mi się nie wybrała. Jakie to... Co ona ma? Co ona wzięła? No, SMG. Kompaktowe. O to. Kompaktowe SMG. Ła! Dobrze. Zrzuciłeś mnie z rowerka. Dumny jesteś? Tak, jestem z siebie duży. No chodźcie, no. Ła! Wychylcie się za tamtam. Za tamtam? Dobra, przekonałeś. Aha, nie wiedziałam, gdzie jesteś po prostu. Jasne, oczywiście. No nie wiedziałam po prostu. W pokoju obok jestem, nie zwróciłaś uwagę. Dobra, słuchajcie, proponuję, dobra, szybka zmiana teraz. Z SMG proponuję przejść na karabinki. Macie już? Mamy. Macie już, okej. Okay. Nie mam. Mam dalej SMG. Dobra, ja już na karabinek przyszedłem. Wewróć się! No. Ła! Ja widzę, że na mnie celujesz, Paweł. Radar mi wszystko pokazuje. Typie! No i oszelka mnie dorwała. Dobrze. Poważnie. Przyczajona, no, normalnie. Ale 200 IQ kulką, no. Kulka. Ej. Ty już strzela do mnie. No bo ty już do mnie tutaj się tego. Czekajcie. Ej, weźcie sobie każdy w innym checkpointie, dobra? Poczekajcie, ja pojadę ale do kolejnego checkpointu. Ja już zrobiłam checkpointy inne, tylko dalej respimy się w tym samym miejscu. No o to chodzi, bo jesteś w innym checkpointie, weź inny checkpoint zalicz. No nie... Mówię ci, że już robiłam. Jestem na górze do jak zaliczenia, ale jest to już... To miała kolejny punkt respienia. No to powodzenia. Powodzenia, no z tym na górze. Idę po tego checkpointa tam, żeby się respić u góry, żeby nie ten, dajcie mi chwilę. O, zwaliłem tą dużą minę, wygrałem wyzwanie z początku. I czekaj, wezmę, pójdę tu. O. Ej, to fajnie tak na górze. I tutaj będę się respił ładnie i wezmę tak karabinę. Na górze się porespić, fajnie, fajnie. Nie, na dole będę się respił. Nie, to jest niezniszczalne te płotki. Oszukujesz. Stary, ja jestem ponad płot. Dawaj mi to. Pożycz mi to. Nie! Yeah. Jaki gościu normalnie. Idę po checkpointa innego, żeby się gdzieś respić. Tu będę. Nie, no Paweł się teraz tu będzie respił. No, no ja tu się respię, no zostaw mnie już tu. Tłumkam się tu. A, tym razem jestem lepszym przedworowcowcem. Co? Przy czym? Tak jak powiedziałem. Czekajcie.
bo czas antenowy powinien nam dobija końca, więc weźmy, czekaj. Tak, bo Pawła strzela, no ja... To dobrze, dobrze. Proponuję zmianę broni na snajperki teraz. Ja dobra, to cię dobiję jeszcze z tego, dobra. Nie ma problemu. Jaki koleś normalnie, ty masz wybuchową snajperkę, więc się nie zgadzam z tym. Nie, zwykłą wziąłem, zwykłą snajperkę. Ja nie wiem, jaką mam snajperkę. Czekaj. Ale ja mam podrasowany ekipunek. No. O, chyba no, wybuchowa mam. No stary, co ja ci mówiłem kilka odcinków wcześniej, że ja ulepszyłem swój ekwipunek do broni potrzebnych i niepotrzebnych. No ale kilka snajperek jest przecież, nie wszystkie można było ulepszyć na ten. Ale mam tylko jedną wybraną, reszta jest dodam w plecaku. Normalnie łobuz. I tak nie, nie jest to one shot. O. Potrafiła mnie zajumać. Gdzie ty jesteś? Tyłku. No właśnie to? Widzę gdzieś tam. Ała, ja tu biegnę z arena, Paweł mi śmiga. No bo tam biegłaś. Mi. Nie, dobra, to nie ma sensu na te snajperki wybuchowe, bo to... Ale i tak cię muszę trafić, no nie? To... Tak, tylko to jest na dwa razy. No... A żeby cię trafić w klatę, to ja muszę ci pięć razy w klatę. Nieprawda. No i ten tego na raz. Nie mogę, halo. Okej, tutaj nie. Dobra, w takim innych nie mam, patrz, jeszelka mnie zajumuje. To po prostu kwestia... Aha. Porządne snajperki. Tak się nie bawimy. Też wezmę porządną snajperkę. Oho. Czekaj, no przeładowywuj! No wiem, dlatego ja wziąłem snajperkę, która się nie przeładowywuje. Poddaj się! Dobrze. A, dziurawisz mnie. No tak, wybrałem co innego, ale czym innym strzelałam. No tak, oczywiście. Dobrze. To co, tylko bazuka ci w głowie? Bazuka? Snajperka. A, ja się dopiero zrespiłam, typie. No co? O co chodzi? Dopiero się zrespiłam, nawet broń mi nie dasz wybrać. Ej, stary, co ty, jesteś niezniszczalny? Tak. No, nie ma niezniszczalny. No, ale jestem, no co ci mam powiedzieć? Ja mi się skończyła tutaj, poczekaj! Skończyła mi się ta... Amunicja mi się skończyła. Ła? Nie łazisz. Miała być moja kampa. Nie ma! Miałam super kampę, jaoszelka. Ej, fajerwerkiem ją załatwiłem. I parło jedno. Ej, wziąłeś też minigana w tym samym momencie, co ja chyba? Serio? No, tak ja sobie pomyślałem. Ten. O, czekaj, muszę się trochę odbić. No weź, nie mrugaj, bo jak mrugasz, to nie mogę ci nic zrobić. Mrugam do ciebie. Nie mogłam, mrugam do ciebie. Nie mrugaj! Dobra, wystawiam. Nie mogę jechać! No zaspiłam się dopiero i ja cię kręcę normalnie ze. A jak, że we mnie już celowałaś? Co, masz opony przybite, no, Paweł? No bo jeszcze nie zdążyłam nic zrobić. Chciałem tą minę zajumać tutaj, a ten już to wykorzystuje, żeby mnie zajumać. Nie, ta mina jest niezniszczalna. Wiem, ale chciałem popaść ją na was. Przecież każdy o tym wie. Oddajcie się. Paweł, chodź tu. Pokałę. No i Paweł mnie widzi wcześniej oczywiście, nie? No tak, tak. A! Ma mało, dojedź go. Mało mam, komu dam? Nie wiem, komu dasz? I on mnie naprawdę widzi wcześniej? Nie wiem, czy wcześniej, ale szybciej. Ty mnie 3 sekundy wcześniej widzisz. Ach. I ty strzelasz do mnie naprawdę. Dobra, moi drodzy. Tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Ja jeszcze nie widzę, że on wyszedł ze ścianki, a on już do mnie strzela. O, tu się respi teraz, z tyłu za tobą. Papa. Ej, bez takich, bo ja się nie mogę na ciebie nacelować. Dobra, dzięki. Lecimy. A, to Paweł. A nie, to ja. Jecha. No to na razie. O kurczę. Ej, opony mi przebiłeś, będziesz naprawiał.